Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 i 18.00 macie najnowsze newsy z krajów, ze świata. Dzisiaj wszystko będzie z newsów niemieckich, ponieważ tam dzieje się naprawdę dużo. Jeśli nie znacie mojego Twittera, chociaż X-a, to zapraszam Was serdecznie na mój profil na X-ie Maciej Podstawka, gdzie dowiecie się dużo więcej z takich kontrowersyjnych właśnie spraw, jak ta pierwsza, gdzie na YouTubie i Facebooku raczej będziemy musieli nieco tonować słowa. Tam macie wszystkie filmiki na moim X-ie. Zapraszam serdecznie, żebyście zobaczyli po prostu, jak to wyglądało naprawdę. Ale zacznijmy od komentarza. Sprawa z Mannheim to kolejny tragiczny przykład zachodniego szaleństwa. No, polityki, która systematycznie rozbraja policję, wpuszcza nielegalnych migrantów bez żadnej kontroli, a potem nakazuje milczenie na temat tego, co robią, żeby przypadkiem nie urazić niczyich delikatnych uczuć, ewentualnie żeby nie eskalować konfliktów, nie eskalować napięć, bo wiecie, zamknijmy oczy, na pewno problem się wtedy sam rozwiąże. Zacznijmy może od twardych danych. 29-letni policjant, interweniując podczas tego, co się działo, spowodowanego incydentu przez 25-letniego migranta z Afganistanu, został, no, sami wiecie co, no i odszedł z tego świata dzień po, co spowodowało naprawdę wielki szok i niedowierzanie. Ale czy serio Niemcy są tak bardzo zaskoczeni tym, co się stało? Patrzmy na to szerzej. Niemiecka polityka migracyjna od lat jest dziurawa jak sito. Przyjmowanie tysięcy migrantów bez gruntownej weryfikacji ich przeszłości to proszenie się o kłopoty. Olaf Scholz obiecuje teraz zwiększenie deportacji i zaostrzenie kontroli, ale dopiero teraz, kiedy no, to, co się stało wielokrotnie w przeszłości, ma miejsce w dalszym ciągu, a tych ludzi jest tam ogrom. Jeśli teraz zacznie się jeszcze bardziej właśnie eskalować te napięcia poprzez masowe deportacje, no to może dochodzić do takich scen jeszcze częściej. Politycy zaczynają mówić o problemach związanych właśnie z tą religią pokoju. Czy naprawdę myśleliście, że polityka otwartych drzwi nie przyniesie takich konsekwencji? Czy to głupota, ignorancja, czy jaki to miało cel? Europa Zachodnia, rozbrajając swoją policję i traktując tych ludzi jak ofiary, tworzy warunki właśnie do takich tragedii. Przykład Mannheim to tylko jeden z wielu. Policjanci są coraz częściej bezradni wobec tego, co się dzieje, bojąc się użyć siły, żeby nie zostać przypadkiem oskarżonym wiadomo o co. Kiedy ostatnio czytaliście, że policjant użył broni, by odgonić od siebie innych, a nie stanął przed sądem za nadmierne użycie siły? Znacie takie przypadki? Nie mówię o Stanach Zjednoczonych, tylko o Unii Europejskiej. Niemcy, jak i reszta Zachodu, muszą się obudzić. No, nie możemy pozwalać na dalsze podkładanie głowy pod topór w imię jakiejś fałszywej tolerancji. Przestępstwa popełniane przez migrantów powinny być po prostu surowo karane, a politycy muszą przestać udawać, że wszystko jest w porządku, bo czasy miłego, liberalnego podejścia minęły. Nadeszła pora na twarde, zdecydowane działania. Szkoda, że dopiero teraz. Stworzono państwo Izrael. Powstało ono w dotychczasowej Palestynie, czyli na ziemiach, na których mieszkali zarówno No, co ja tu widzę przed swoimi oczami? Jakieś przepychanki, bitki, psikusy na propalestyńskiej demonstracji w Berlinie. Coś pięknego, nie? Zamiast pięknej, multikulturowej integracji, pokojowego dialogu mamy policjanta, który dostał butelką, izraelskie flagi w opłakanym stanie i atmosferę ogólnie, jakby to była jakaś ustawka kiboli, a nie manifestacji jednych i drugich środowisk, które raczej w Niemczech są po to, żeby no, pokojowo tam żyć. A nie właśnie manifestacje takich politycznych poglądów. No ale kto mógł się tego spodziewać? Przecież wpuszczenie setek tysięcy muzułmańskich migrantów do kraju, gdzie od lat mieszka też spora społeczność żydowska, musiało skończyć się pełnym sukcesem i braterstwem ludów, nie? Co mogło pójść nie tak? Ale ta zachodnia hipokryzja i krótkowzroczność właśnie taka jest. Przez lata zaprasza się do siebie ludzi z zupełnie innych kręgów kulturowych, innych systemów wartości,
ostro skonfliktowanych ze sobą nawzajem, a potem zdziwienie, że przenosząc swoje zadawnione konflikty na nowy grunt, nie chcą nagle zapomnieć o animozjach i rzucić się sobie w ramiona w imię europejskich wartości. No kto by pomyślał? Ale nie tylko demonstracje w Berlinie pokazują, do czego prowadzi taka niefrasobliwość i wiara w magiczną moc integracji ludzi. Wystarczy przypomnieć szokujące sceny z Paryża sprzed zaledwie 2 lat, gdy na ulicach dochodziło do regularnych polowań właśnie na tę samą grupę społeczną ze strony propalestyńskich grup osób, które właśnie wyszukiwały ludzi, którzy mają gwiazdę Dawida bardzo blisko swojego serca. Albo Malmo w Szwecji, gdzie no, antys wiadomo co, stało się wręcz plagą do tego stopnia, że wielu Żydów woli trzymać się z dala od centrum miasta. Efekt dekad polityki otwartych drzwi i rzekomo nieograniczonej tolerancji. No bo to jest tak, że wpuścili setki tysięcy migrantów właśnie muzułmańskich, mając jeszcze w dodatku sporą grupę Żydów, no i poparli później Izrael w największym konflikcie od wielu lat. Co mogło pójść nie tak? Mam wrażenie, że zachodnie elity dały się omamić własnej gadce o wzbogacaniu kultury i budowie takiego tęczowego społeczeństwa. Tylko zapomniały, że taka mozaika może łatwo pęknąć wzdłuż linii napięć, których nie da się tak po prostu zlikwidować dobrymi chęciami. I teraz mają za swoje, zamiast sielanki muszą wysyłać policję, by rozpędzała regularne polityczne burdy na tle etniczno-religijnych waśni przewiezionych na walizkach z zagranicy. Gratuluję pomysłu. Nie twierdzę, że imigracja to samo zło i należy odgrodzić się murem, ale na litość boską, czy naprawdę nikt w Berlinie, Paryżu czy Sztokholmie nie przewidział, że wpuszczając do siebie na masową skalę muzułmanów z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, funduje sobie przy okazji import zadawnionych konfliktów, że ktoś powinien pomyśleć o jakimś planie, jak sobie z tym radzić, zamiast naiwnie liczyć, że jakoś to będzie. Teraz może być tylko gorzej, bo wiele wskazuje, że kolejne pokolenia migrantów wcale nie stają się bardziej zintegrowane i zwesternizowane, że tak to powiedzmy. Izraelskie flagi będą płonąć na ulicach europejskich miast jeszcze nie raz. Pamiętacie, co się działo, jak w Polsce jedna Szwedka bodajże miała baner z izraelską flagą wyrzuconą do kosza. Zrobiła się afera, nasz minister chyba spraw zagranicznych musiał w ogóle przepraszać za to, no jakaś chora akcja. A patrzcie, co się dzieje w Niemczech, w kraju, który właśnie z tym narodem wybranym ma taką historię. Smutne to wszystko, ale żeby nie było, nie twierdzę, że wiem, jak to rozwiązać. Wiem tylko, że udawanie, że problemu nie ma, niczego nie zmieni. Berlin to tylko kolejny przykład, że czas skończyć z myśleniem życzeniowym i iluzją łatwej, taniej integracji. Inaczej za chwilę zachodnie społeczeństwa obudzą się z ręką, sami wiecie gdzie. Tyle, że no już im szybciej zaczną jakkolwiek działać, tym lepiej. Następny temat. Rząd federalny Niemiec zdecydował się na zwiększenie wsparcia dla dobrowolnych powrotów migrantów zamiast intensyfikacji działań związanych z deportacjami. W ramach tych działań oferowane są różnorodne zachęty finansowe dla osób, które zdecydują się na powrót do swoich krajów pochodzenia. Celem jest zmniejszenie presji migracyjnej i humanitarne podejście do problemu migracji. Jednak, jak wynika z wewnętrznych dokumentów rządowych, system ten jest wykorzystywany przez niektórych migrantów. Osoby te celowo przyjeżdżają do Niemiec, aby skorzystać z oferowanych świadczeń finansowych, a następnie wracają do swoich krajów z uzyskanymi środkami. Ten proceder wywołuje coraz większe obawy wśród władz poszczególnych landów. Krytycy tego rozwiązania podkreślają, że taka sytuacja nie tylko naraża budżet państwa na niepotrzebne wydatki, ale również podważa zaufanie do systemu wsparcia migracyjnego. Władze landów, zwłaszcza tych najbardziej dotkniętych napływem migrantów, alarmują, domagając się bardziej restrykcyjnych kontroli oraz skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji przyznawanych środków. Szczególną uwagę poświęcono jednej grupie migrantów, która według raportów najbardziej angażuje się w ten proceder. Rząd federalny i władze lokalne intensyfikują współpracę, aby zidentyfikować i przeciwdziałać nadużyciom. Proponowane są również zmiany legislacyjne, mające na celu wprowadzenie surowszych kryteriów kwalifikacji do programów wsparcia. No i tutaj znowu, kto by pomyślał, że polityka migracyjna w Europie może stać się polem do nadużyć?
No kto by pomyślał? Oczywiście każdy, kto zna choć trochę realia i potrafi myśleć logicznie. Wyobraźmy sobie sytuację. Dajesz ludziom pieniądze za nic, bez żadnych warunków i oczekujesz, że będą próbowali tego nie wykorzystywać. Naiwność level expert. Ale nie, zamiast realnej polityki, kontroli na granicach i egzekwowania prawa, mamy festiwal rozdawnictwa. Migranci przybywają specjalnie po to, żeby zgarnąć kasę i wrócić do siebie, albo nawet nie wracać, jeśli ta kasa będzie płynąć cały czas swoim torem. Cała ta polityka zachęt do powrotów to jedno wielkie nieporozumienie. Efekt jest taki, że nie dość, że mamy nielegalną migrację, to jeszcze sami za nią dodatkowo płacimy. Genialne posunięcie, nie ma co. Kraje Unii Europejskiej zaczynają bić na alarm, ale co z tego? Bruksela jak zwykle wie lepiej. Zamiast słuchać głosu rozsądku, pewnie jeszcze zaproponują wyższe zachęty, jak to nie będzie działać. Ostatecznie pieniądze się nie liczą, gdy w grę wchodzą wartości europejskie, czy jak to tam nazywają. Szczególnie jedna grupa jest tutaj na celowniku, ale nie można o tym mówić, bo to rasizm, ksenofobia, a poprawność polityczna nakazuje udawać, że problemu zwyczajnie nie ma. Więc mamy piękny paradoks. Uprzywilejowaną kastę migrantów, której wszystko wolno, i uczciwych obywateli, którzy muszą na to wszystko pracować. W imię czego? Wielokulturowości, otwartości? Przecież to nie ma nic wspólnego z pomocą humanitarną czy integracją. To zwykłe przyzwyczajanie ludzi do nieróbstwa na koszt podatnika. A wiadomo, że jak raz się przyzwyczaja kogoś do darmowego hajsu, to później trudno jest to odkręcić. Niezadowolenie jest gwarantowane. Gdzie te czasy, gdy migracja wiązała się z chęcią do uczciwej pracy i asymilacji? Migracja taką, jaką znamy my, Polacy, wyjeżdżający na zachód od wielu dekad już. Teraz mamy niekontrolowany chaos i gigantyczne koszty. Ale najważniejsze, że możemy się poczuć humanitarni i postępowi. Nawet jeśli ceną jest kompletna destrukcja naszych systemów socjalnych i bezpieczeństwa. Das Hochwasser kam so schnell, dass kaum einer sein Auto noch umparken konnte. Rzeka Lein w Ostalbkreis wystąpiła z brzegów, co zmusiło około 300 osób do opuszczenia swoich domów i mieszkań. Według informacji starostwa powiatowego, mieszkańcy ci dobrowolnie opuścili swoje domy, zanim rzeka przekroczyła swoje brzegi. Ewakuowani pochodzą z miejscowości położonych bezpośrednio nad rzeką Lein, takich jak Teferroth, Leinzell, Mulfingen i Heuchlingen. Jak poinformowano, dwa zbiorniki retencyjne przy rzece Lein wypełniły się wodą i teraz odprowadzają wodę do rzeki. Nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali się jednak na dobrowolną ewakuację. Osoby, które nie chciały opuszczać swoich domów, zostały przez straż pożarną poproszone o przebywanie na wyższych piętrach budynków. W Teferroth rzeka Lein przekroczyła swoje brzegi w godzinach poran. W związku z prognozami dalszego wzrostu poziomu wód, ewakuowano również domy w Abtsgmünd, gdzie rzeka Lein wpada do Kocher. Pomimo nieustannej pracy służb ratunkowych, poziom wód w regionie Alb-Donau i Heidenheim an der Brenz nadal rośnie. Ta sytuacja występuje także w regionie Neu-Ulm, gdzie służby ewakuowały około 200 osób z ośrodka dla uchodźców w Nerzingen. Istniało zagrożenie, że woda wleje się do hali. Ewakuowani zostali przewiezieni do szkoły zawodowej w Neu-Ulm, w Pfaffenhofen i Weißenhorn liczne ulice zostały zalane, a w Fuggerhalle w Weißenhorn utworzono punkt pomocy. W Ostalbkreis doszło również do poważnego incydentu kolejowego, gdy osuwisko spowodowane intensywnymi opadami deszczu zepchnęło samochód i pociąg Intercity Express z torów. Na szczęście wszyscy pasażerowie pociągu oraz kierowca samochodu pozostali nieuszkodzeni. Pociąg został już postawiony na tory, a ruch kolejowy przywrócony. Die A9 in unmittelbarer Nähe war am Wochenende abschnittsweise nur eingeschränkt befahrbar. No i to tak już właśnie na koniec, żebyście wiedzieli, że to nie są jedyne problemy Niemiec w obecnym czasie. Piszcie, co wy w ogóle sądzicie o dzisiejszych tematach, a ja się żegnam. Heja!